Przypomnijmy, że Michał Janicki był oskarżony o korupcję i przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za stronniczość przy zawieraniu umów związanych m.in. z promocją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Dopiero po 5 latach od ujawnienia sprawy zapadł wyrok. W punkcie pierwszym uniewinnia oskarżonego Michała Janickiego od popełnienia zarzucanych mu w punktach od 1 do 3 czynów opisanych w części wstępnej wyroku. Sprawa dotyczyła wycieczek oskarżonego wraz ze swoją rodziną na egzotyczne wyspy. Przyjął korzyść majątkową polegającą na częściowym pokryciu kosztów swego wyjazdu turystycznego na wyspę Zanzibar, co najmniej w zakresie części należności za przelot na kwotę nie mniejszą niż 7113,60 groszy. Przyjął korzyść majątkową polegającą na częściowym pokryciu kosztów swego wyjazdu turystycznego na wyspę Barbados o równowartości 14904,88 zł. Z wyroku sądu nie jest zadowolony prokurator, który zapowiada dalsze działania w tej sprawie. Złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku i wnosząc po tego, co sąd ustnie wskazał, przewidywać należy wniesienie w tej sprawie apelacji. Inne zdanie na temat wyroku ma obrona Michała Janickiego. Adwokat oskarżonego zapewniał, że o korupcji nie mogło być mowy. Wyrok jest jak najbardziej słuszny w naszej ocenie i odzwierciedla fakty. Nie było żadnego z czynów, które zostały zarzucone, ale stało się tak, jak się stało. Mam nadzieję, że się wyrok utrzyma. Sędzia w trakcie ogłaszania wyroku podkreślała, że zachowanie Michała Janickiego nie było do końca etyczne. Jednak zebrany materiał dowodowy nie przesądza o jego winie. Sąd kosztami procesu obciążył Skarb Państwa. Orzeczenie nie jest prawomocne. Piotr Błachut, Echo 24.